pejzaż żuław urozmaicają malownicze ceglane kościoły, których wieże o strzelistych hełmach wznoszą się dumnie ku niebu. Przeważająca ich część to obiekty gotyckie o proniewiencji rzymskokatolickiej, ale ze specyfiką żuławską. Duża ilość kościołów w odniesieniu do małego obszaru jest imponująca, najprawdopodobniej największa w kraju. Świadczyć to może o bogatym życiu duchownym mieszkańców już w okresie średniowiecza. Na Żuławach znajdowały się również kościoły i protestanckie domy modlitwy oraz synagogi. Najwięcej było kościołów ewangelickich, tzw. luterańskich, znacznie mniej menonickich domów modlitwy, które często nie przetrwały nawet II wojny światowej. Zapraszamy więc na wędrówkę szlakiem wybranych kościołów żuławskich. Kościół świętego Jakuba Starszego w Tuj znajduje się na Jakubowym Szlaku Pielgrzymkowym. Zadziwia trzynawowym wnętrzem, pięknym sklepieniem gwiaździstym nad nawą główną i krzyżowo-żebrowym w wąziutkich nawach bocznych. Budowla stoi na trawiastym placyku, jak statek na portowej redzie. Kościół w Palczewie. Jedyny na Żuławach drewniany kościół o konstrukcji zrębowej zbudowany w 1712 roku. Choć niepozorny z zewnątrz, kryje bogate, barokowe wnętrze z ludowymi malowidłami ściennymi. Do 1949 roku był to zbór ewangelicki. W 2007 roku została odnowiona polichromia z XVII wieku, która pokrywa ściany, ławki, drzwi i prospekt organowy. Naprawdę warto tu zajrzeć i zobaczyć ten horror vacui na własne oczy. Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej Polski w Kmiecinie z XIV wieku posiada charakterystyczne niskie podcienia wokół wieży, przypominające podkarpackie soboty. Swoją drogą to ciekawe, skąd w żuławskim kościele taki góralski element? Kościół Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie z połowy XIV wieku, który wyróżnia się bogatym wystrojem wnętrza. Barokowe ołtarze, ławki i konfesjonały, polichromia na drewnianym stropie, cenna gotycka rzeźba Madonny na lwie z 1375 roku. Ciekawostką lokalną jest antypedium prawego ołtarza, w którym znajduje się malowidło męczeństwa świętej Barbary, wkomponowane w krajobraz żuławski z widokami kościołów w Orłowie, Lubiszewie, Tui oraz nieistniejącego zamku w Nowym Dworze. Co roku w lipcu uroczyście obchodzony jest odpust Matki Bożej Szklaplężnej, któremu towarzyszą pielgrzymki z okolicznych miejscowości.
Kościół świętego Piotra i Pawła w Montowach Wielkich, w którym została ochrzczona błogosławiona Dorota. Zmarła w 1394 roku jako rekluza, która dobrowolnie spędziła ostatnie lata życia w zamurowanej kaplicy katedry kwidzyńskiej. Dziś czczona jako patronka diecezji elbląskiej. Kościół świętego Szymona i świętego Judy Tadeusza w Gnojewie jest smutnym przykładem zabytku, który niszczeje, a wszelkie działania instytucjonalne są blokowane lub nieudolne. Wielka szkoda, bo to najstarsza świątynia Szachulcowa na Pomorzu. Wokół zachowały się pozostałości dawnego cmentarza ewangelickiego, m.in. interesująca stela z aniołem w niszy. Kościół od XVII wieku do zakończenia wojny był ewangelicki. Po niej brak właściwego gospodarza doprowadził do powolnej dewastacji świątyni. W 1956 roku uratowali świątynię przed rozebraniem mieszkańcy Gnojewa. Obecnie ich możliwości oraz działania są znacznie ograniczone, ponieważ to mała społeczność. Dziś można mieć jedynie cichą nadzieję, że jakimś cudem uda się uratować ten cenny zabytek przed całkowitym zniszczeniem. Na koniec kolegiata świętego Mateusza w Nowym Stawie, jako największa świątynia na Żuławach, o której opowiadamy w filmie Nowy Staw – Perła Żuław. Na Żuławach zachowała się znaczna ilość dawnych cmentarzy, zarówno katolickich, ewangelickich, jak i mennonickich. Niestety wiele z nich jest w opłakanym stanie. Takim smutnym przykładem jest cmentarz ewangelicki w Żuławkach z kaplicą cmentarną. W Nowym Stawie, w miejscu, gdzie były dwa cmentarze ewangelickie, są dzisiaj skwery zieleni. Dziś często w miejscach dawnych cmentarzy powstają parki i tereny rekreacyjne, a współcześni mieszkańcy już nie pamiętają o przeszłości tych miejsc. Na terenie żuławskich nekropolii znajdziemy najwięcej pamiątek po mieszkańcach regionu. Jego wielką osobliwością są niewątpliwie cmentarze pomenonickie, wśród nich największy, w Stogach Malborskich.
Pierwsi Benonici na Żławy przybyli prawdopodobnie już w 1526 lub w 1531 roku. Tak podają źródła. Natomiast do Stogów Benonici zostali sprowadzeni w 1565 roku. Należy podkreślić fakt, że same Stogi zostały założone w 1562 roku, więc już po 3 latach do Stogów przybyli Benonici i zajęli okoliczne siedliska, założyli tam swoje domy. Warto dodać, że wcześniej Stogi stanowiły zaplecze dobra krzyżackie, znajdowały się tam liczne stodoły i różne obory dla koni krzyżackich, więc stanowiła ta miejscowość dobre zaplecze rolnicze. Obecny cmentarz menonicki w Stogach został założony w drugiej połowie XVIII wieku. Dwie pierwsze kwatery były usytuowane przy dawnym zborze menonickim, natomiast kolejne 4 kwatery były w kolejnych latach poszerzane o pochówki. Ciekawymi takimi przykładami nagrobków są stele. I są one właściwie najbardziej charakterystyczną formą nagrobkową dla protestantów. I właściwie menonici na tych stelach umieszczali bardzo ciekawe symbole, czy ta ornamentyka steli była bardzo rozbudowana. Między innymi były to jakieś formy palmetowe, czy zgaszone pochodnie. Też ciekawym przykładem takiego symbolu, który znajduje się w zwieńczeniu nagrobków, jest przykład motyla, który symbolizuje duszę ulatującą do nieba, też ulotność życia ludzkiego. I rzeczywiście na cmentarzu w Stogach znajduje się taka stella, jest na nagrobku przeniesionym z Lasowic Małych i z Lasowic Wielkich. Jest to przykład dosyć taki niespotykany, ponieważ na niewielu cmentarzach menonickich na Żławach możemy znaleźć taką formę, taki ornament. Też rzeczywiście na cmentarzu w Stogach znajdzie się właściwie blisko 260 obramowań czy różnych nagrobków, form nagrobnych. I to nam pokazuje też ogrom tego cmentarza, to, że on rzeczywiście był jednym z największych właściwie w całej Polsce. Takie stele menonickie sięgały zwykle od 1,50 m do ponad nawet 2 m. I to też nam pokazuje taką bogatą ornamentykę, czy też to, w jaki sposób wówczas projektowano nagrobki. Co ciekawe, stela menonicka jest zapisywana zwykle z dwóch stron. Po jednej stronie jest inskrypcja, takie swoiste też epitafium, które mówi nam o tym, kiedy dany menonita urodził się, skąd pochodził, ile żył lat, miesięcy czy dni. Z drugiej strony natomiast często umieszczano sentencję, która mówiła nam o... była to sentencja z Biblii, był to werset, który, jak niektórzy podają, był brany z Biblii, kiedy narodził się dany menonita, przychodził starszy zboru, otwierał wówczas takie Pismo Święte i czytał dany wers, który miał być takim mottem na całe życie menonity. I też na koniec był on ryty na jednej stronie celi menonickiej. Menonici nie mogli pełnić żadnych urzędów, nie mogli zaciągać się do wojska, ale też dzieje losu sprawiły, że musieli oni łamać swoje zasady, zasady swojej wiary. Między innymi była to pierwsza czy druga wojna światowa. Ciekawym przykładem tego jest między innymi kompilacja nagrobka, w którego zwieńczeniu znajduje się hełm oraz liście dębu, liście laurowe, czy też jakieś tutaj formy militarne. To też nam pokazuje, że właściwie coś, co nie powinno znaleźć się na takim nagrobku, na tym cmentarzu, znalazło się tam. Moje przypuszczenia mówią i poszukiwania wskazują na to, że być może jest to część pomnika, który został tutaj postawiony w Stogach w 1920 roku. Był to pomnik, który postawiono ku czci 25 menonitów poległych w czasie I wojny światowej. Zostali oni zapewne uznani za takich bohaterów, też wówczas powiedzmy ta polityka była taka i też właściwie te osoby nie powinny być upamiętniane według tych zasad wiary, natomiast rzeczywiście ta społeczność inaczej już pewne takie zwyczaje się zmieniały w związku z zaistniałą polityką czy dziejami losu. Osobą, która niewątpliwie związana jest ze Stogami, cmentarzem w Stogach, jest postać Helmuta Reimera. Był to menonita pochodzenia niemieckiego, który mieszkał tutaj do końca II wojny światowej, natomiast w 1945 roku XX wieku musiał on stąd emigrować, jak pozostali mieszkańcy wsi pochodzenia niemieckiego.
Mieszkał on wówczas w Düsseldorfie, ale jednak cały czas rzeczywiście pamiętał o tej miejscowości, w której się urodził, chciał tam powrócić, chciał też odwiedzić groby przodków. Dlatego też w latach 80. postanowił przyjechać do Polski. Nawiązał on wówczas kontakt z doktorem Arkadiuszem Rybakiem ze Starego Pola. Był on wówczas dyrektorem ośrodka doradztwa rolniczego tamtejszego. I wspólnie rzeczywiście zaczęli objeżdżać te cmentarze żuławskie, zaczęli nawiązywać kontakty z różnymi osobami, próbowali przywrócić dawną świetność tym miejscom pamięci. I też głównym takim ich celem było to, żeby uporządkować teren cmentarza w Stogach. I też wówczas zaangażowali się liczni mieszkańcy Stogów, był to przełom lat 80. i 90. I też to pokazało, że ta współpraca, to pojednanie też takie polsko-niemieckie czy polsko-mennonickie jest możliwe. Postawiono wówczas płot, uroczyście też otworzono ten cmentarz. Też zwiedzający mogli coraz liczniej przyjeżdżać i go oglądać. I przez wiele lat prowadzono takie prace porządkowe, też rewitalizacyjne na tym cmentarzu. Helmut Reimer przyjeżdżał praktycznie rokrocznie do Stogów, do doktora Rybaka. Jednak w 1991 roku podczas prac porządkowych, kiedy właśnie wyjeżdżał ze Starego Pola do Stogów, na trasie właśnie Stare Pole-Malbork, jednak właśnie on zmarł, najprawdopodobniej był to jakiś atak serca, jednak właściwie osoby z otoczenia Reimera zawsze pamiętały o tym, że jego marzeniem było to, żeby zostać pochowanym w Stogach. Początkowo w tym 91 roku został on pochowany na cmentarzu komunalnym w Malborku. Jednak po trzech latach, po ponad trzech latach staraniami tutaj właśnie osób zaangażowanych w działania na rzecz cmentarza w Stogach przeniesiono jego szczątki na teren cmentarza katolickiego. I rzeczywiście uroczyście pochowano ponownie Helmuta, przyjechały jego córki z Düsseldorfu, też przybyli licznie mieszkańcy Stogów. Także to nam pokazuje, że rzeczywiście ta postać do dzisiaj też pełni taką ważną funkcję w świadomości żuławiaków. Też w 93 roku zorganizowano pierwszy zjazd mennonicki właśnie imienia Helmuta Reimera. I to też pokazuje nam, że rzeczywiście ta pamięć o mennonitach do dzisiaj jest żywa. Ostatni zjazd mennonitów miał miejsce w zeszłym roku, w 2013. I też przyjeżdżają coraz częściej też potomkowie tych mennonitów, którzy żyli dawniej na Żuławach. Są oni ciekawi historii, korzeni swoich przodków. Też często mieszkańcy Żuław zainteresowani tą historią chcą się spotkać, porozmawiać z tymi mennonitami, ponieważ rzeczywiście jest to bardzo ciekawy temat i też pokazuje nam to, że pomimo tego, że liczni mieszkańcy Żuław to są tak naprawdę potomkowie osób przesiedlonych po 1945 roku, chcą w jakiś sposób też się zakorzenić tutaj i zapoznać z dawną przeszłością tych ziem. Niezwykłe miejsce. Sakrum znajduje się w Bystrzu w gminie Miłorac. Jest to ossarium, czyli kostnica, na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego, po którym zostało kilka zaniedbanych nagrobków. Zbudowana w celu złożenia w jednym miejscu kości poległych w wojnie trzynastoletniej. Obiekt niewielki, ceglany, gotycki, przykryty kopułą. Znajduje się obecnie na byłym cmentarzu ewangelickim, z którego zostało zaledwie kilka zniszczonych nagrobków. Kaplica wymaga również remontu, albowiem ostatni był przeprowadzony ponad 40 lat temu i to jako prace zabezpieczające. Napis, tablica informacyjna przy wejściu na cmentarz głosi, że jest to jedyny taki obiekt średniowieczny na terenie Polski. Tym bardziej więc wymaga prac konserwatorskich w celu ocalenia, aby nie zginął z naszej kultury sakralnej. Wśród wielu współczesnych kapliczek jest jedna szczególna, zabytkowa, późnogotycka w Gnojewie. Pięknie odnowiona, ceglana, dwukondygnacyjna, zdobiona tynkowanymi na biało wnękami i blendami. Stoi w szczerym polu przy ruchliwej drodze, jakby chciała przypomnieć spieszącym się podróżnym, że warto czasami na chwilę się zatrzymać. Przy kapliczce znajduje się krzyż, pomnik pamięci jeńców wojennych Stalagu 20B Marienburg, którzy w latach 1939-1945 zmuszeni do niewolniczej pracy stracili życie. To również miejsce warte chwili refleksji.
Na Żuławach przez lata żyli wspólnie katolicy, protestanci, a nawet mniej liczni wyznawcy religii mojżeszowej. Już w XVI wieku chętnie migrowali tutaj prześladowani innowiercy z Europy Zachodniej. Polska bowiem była wówczas krajem, który wprowadził tolerancję religijną. Zachęciło to wtedy wielu menonitów do zamieszkania na Żuławach i zasiedlenia bagnistych obszarów. Powiększyła się także liczba ewangelików na Żuławach. W połowie XIX wieku w całych Prusach Zachodnich było więcej ewangelików niż katolików. Innym przykładem tolerancji religijnej na Żuławach jest fakt, iż najstarsze zakładane przy kościołach cmentarze, pierwotnie katolickie, później stały się wielowyznaniowe. W 1642 roku biskup Chełmiński zwrócił się do papieża z prośbą o zatwierdzenie żuławskiego zwyczaju grzebania zmarłych różnych wyznań na cmentarzach katolickich. Do dziś na wielu cmentarzach przykościelnych spotykamy obok nagrobków katolickich stele menonickie, gdyż dopiero w XVIII wieku menonici uzyskali prawo zakładania własnych cmentarzy. Znaleźli oni na Żuławach swoją drugą ojczyznę, która dała możliwość swobody religijnej. Można przypuszczać, że to walka z żywiołem, wodą i ciężka praca na roli jednoczyła wszystkich mieszkańców tej niezwykłej krainy. Dzisiaj mieszkańcy Żuław należą w większości do kościoła rzymskokatolickiego, dlatego też po wojnie wiele kościołów ewangelickich przemianowano na katolickie świątynie. Ciekawa jest historia obecnej cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja w Cyganku. Ten zabytkowy kościół przez wieki był siedzibą wiernych kilku wyznań. W średniowieczu modlili się w nim katolicy, w okresie reformacji protestanci, w wieku XVII ponownie katolicy, a po wojnie powstała tu parafia grekokatolicka, utworzona przez ludność przesiedloną z terenów dzisiejszej Ukrainy w 1947 roku w ramach akcji Wisła. Oto przykład wielowyznaniowości Żuław, tak bardzo związanej z historią mieszkańców tej wielokulturowej krainy, gdzie Zachód harmonijnie łączy się ze Wschodem. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.